Wigry Suwałki zremisowały na własnym boisku z Beniaminkiem drugiej ligi Legionowią Legionową. Mecz rozpoczął się pomyślnie dla gospodarzy, wyraźnie dominowali przez pierwszy kwadrans spotkania. 14 minuta, piłkarze SKS-u w ofensywie. Akcję dokładnym strzałem wykańcza Marcin Tarnowski, dając Wigrom prowadzenie. Goście nie czekali długo z odpowiedzią, przeprowadzają skuteczny kontratak. Bramkarza Wigier pokonuje Kamil Tlaga, wyrównując na 1-1. W drugiej połowie Wigrom wyraźnie brakuje skuteczności w obronie i pomysłów na akcję. Wykorzystują to gracze Legionowi, przenosząc ciężar gry pod bramkę gospodarzy. Zawodnicy z Legionowa nie popisują się jednak celnością i do końca spotkania wynik pozostaje bez zmian. Olimpia Zambrów przegrała wyjazdowy mecz z Garbarnią Kraków 0-1.